W nocy z 20 na 21 kwietnia do oktagonu wraca Benson Henderson. Bendo po raz trzeci będzie bronił pasa mistrza świata wagi lekkiej. Przeciwnicy, by odebrać mu tytuł, i mają się różnych nietypowych sposobów. A proszę! Jest czas, aby przekazać jeszcze pewne informacje środkowym palcem swojemu rywalowi, ale to może się zemścić. Szybko jednak sprowadzani są przez mistrza na ziemię. Henderson to jeden z cierpliwszych fighterów UFC. Na galach Ultimate Fighting Championship stoczył 6 pojedynków i wszystkie wygrywał przez decyzję. Publiczność podczas jego występów na nudę jednak narzekać na pewno nie może. Ależ teraz spadające kopięcie na korpus. Idealnie wyważył tą akcję Benson Henderson. Bo nie wolno było tego zrobić na głowę. Na UFC on Fox 7 przeciwnikiem Amerykanina będzie Gilbert Melendez. Dla El Nino będzie to debiut na gali największej organizacji MMA na świecie. Doświadczenia jednak 30-letniemu Amerykaninowi nie sposób odmówić. W oktagonie stoczył 23 walki, z czego aż 21 wygrał. Od 2009 roku był posiadaczem pasa mistrza wagi lekkiej nieistniejącej już organizacji Strikeforce. Co ciekawe, UFC on Fox 7 odbędzie się w San Jose, a więc w mieście, w którym El Nino stoczył 6 z ostatnich 9 pojedynków. Starcie o Mistrzostwo Świata to oczywiście nie jedyne emocje, jakie czekają na fanów MMA na zbliżające się gali. W San Jose zobaczymy już wcześniej wspomnianego Nate'a Diaza. Niepokorny Amerykanin tym razem zmierzy się z Joshem Thompsonem. W wadze ciężkiej czeka nas walka Franka Mira z niepokonanym gwiazdorem wspomnianej już nieistniejącej federacji Strikeforce, Danielem Cormierem. Dla Mira będzie to pierwszy występ od gali UFC 146, kiedy to w starciu mistrzowski pas zebrał tęgie lanie od juniora dos Santosa. Próbuje złapać rękę rywala, to nie jest chyba ta chwila, chociaż tak. No nie oddala się w czasoprzestrzeni Frank Mir po tych ciosach do Santosa. Czy w pojedynku z brązowym medalistą mistrza świata w zapasach w stylu wolnym Mir wróci na zwycięską ścieżkę? Przekonamy się już w sobotni wieczór, początek transmisji o godzinie 23:55, tylko w Orange Sport.